cały czas czekamy jeszcze na te duże miasta. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie wszystkie do nas dojadą i będziemy mogli podać przynajmniej na razie wyniki głosowania, a w dalszej perspektywie po ustaleniu przez Państwową Komisję Wyborczą progu 5-procentowego również wyniki wyborów w dniu dzisiejszym. Póki co ponad 50% wyników nam spłynęło. Na ten moment sprawdzone jest z tymi dokumentami, które do nas dojechały papierowymi. Czy były problemy? Myślę, że tak trzeba to określić, że obwodowe komisje wyborcze bardzo często nie poradziły sobie z tą sytuacją dodatkowego referendum. Przy tych wyborach miały problem z rozliczeniem kart do głosowania, w szczególności w referendum, z tym, że wyborcy odmawiali przyjęcia jednej z kart i później ta matematyka w wielu komisjach nie chciała się zgodzić i do godzin porannych często trwało liczenie i ustalanie tego, dlaczego im ta matematyka nie gra. W innych tutaj województwach mam informację, że wygląda to jeszcze wolniej niż u nas, można powiedzieć, w tych dużych miastach, szczególnie tam, gdzie wczoraj w zasadzie do nocy odbywało się samo głosowanie dla tych, którzy pojawili się przed lokalem przed godziną 21, więc faktycznie spływają dopiero te wyniki. Komisje w niektórych miejscach wciąż jeszcze pracują, mimo tego, że na przykład dzieci przyszły do szkoły o godzinie 8, komisja musiała ewentualnie zmienić salę tylko i wciąż pracuje. Miejmy nadzieję, że już wszystko zmierza do szczęśliwego zakończenia. Na pewno w mieście Opolu zawsze od pewnego czasu ta frekwencja jest najwyższa. Jeszcze nie potrafię szczegółowo powiedzieć, bo tak jak mówię, mamy około 50% wyników w tej chwili wprowadzonych i zatwierdzonych. Natomiast najniższa w Kolonowskim do pewnego momentu. Też czekamy jeszcze na te ostateczne dane. Na pewno też niestety chyba trzeba będzie po raz kolejny stwierdzić, że najniższa w kraju, w naszym regionie. To jest tradycją taką niekoniecznie chlubną.